Praise the Lord. Chwała Panu. Praise the Lord. Chwała Panu. Come on, let's give Jesus hand. Zaklaskajmy Hallelujah. Dla Jezusa. Hallelujah. Hallelujah. I think one person that we need to thank. Jest jeszcze jedna osoba, której musimy podziękować. You know, for this whole conference. Za tą całą konferencję. So for putting everything together. Za to, że te wszystkie elementy układanki zostały poskładane. Amen. Capturing the vision. Że tej osobie za to, że uchwyciła wizję. You know, when we were wanting to organize this. Kiedy chcieliśmy zorganizować tą konferencję. You know, I came to Poland. Ja przyjechałem do Polski. You know, in April. W kwietniu. And met with different people. I spotkałem się z różnymi ludźmi. You know, when you want to organize something. Kiedy organizujesz jakieś wydarzenie. You always meet different kinds of people. To zawsze spotykasz różnych ludzi. You know, some people looked at me. Niektórzy patrzyli na mnie. I think they were wondering whether this guy is even saved. I myślę, że zastanawiali się nad tym, czy ja w ogóle jestem nawrócony. Because I don't think they've met too many people my color. Wydaje mi się, że nie spotkali zbyt wielu ludzi, którzy mają taki kolor skóry jak ja. And then there were few that I met. I potem było też kilka takich osób, które poznałem. You know, honestly, they were a little bit angry. Wiecie, oni byli tacy trochę rozgniewani. You know, why you are coming? Dlaczego ty tu w ogóle przyjeżdżasz? You know, but one of the things. Ale jest taka rzecz. That I'm really thankful to God. Za którą jestem wdzięczny Bogu. Is that there was some of them. Za to, że były takie osoby. That when we came. Że kiedy przyjechaliśmy, they embraced us with open arms. Ci ludzie przyjęli nas z otwartymi ramionami. And these are the people that we were looking for. I to byli ludzie, których szukaliśmy. There are many pastors here. Jest tutaj wielu pastorów, that embraced us with open arms. Którzy przyjęli nas z otwartymi ramionami. And we are so grateful. Jesteśmy tak wdzięczni for brothers and sisters in Christ, za naszych braci i siostry w Chrystusie, who embrace you. Którzy przyjęli nas, my who don't know you, którzy was nie znają, but embrace you, ale was po prostu przyjmą and welcome you, i przywitają was. And that's one of the reasons, i to jest jeden z powodów, we are here, dla których tutaj jesteśmy. So I want to say, więc chciałbym powiedzieć to all those pastors, tym wszystkim pastorom, thank you, dziękuję. Amen. Amen. Thank you, pastor. Dziękuję, pastorze. Thank you. Dziękuję. Thank you. Amen. Thank you. Dziękuję. Thank you. Thank you. Dziękuję. Amen. Thank you. Amen. Dziękuję. Thank you for allowing us to come. Dziękuję za to, że pozwoliliście nam przyjechać. I'm gonna try to summarize. I chciałbym podsumować. Okay, before I do that. Ale zanim to one zrobię. One of the most important person I want to thank. To chcę podziękować najważniejszej osobie tutaj. Pastor Eric. Pastorowi Arkowi. Hallelujah, 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 amen. Amen. So, you know, whenever a conference is done the first time, wiecie, za każdym razem, kiedy robi się, organizuje się jakąś konferencję po raz pierwszy, we are all on a learning curve. To wszyscy się uczymy. You know, we are learning and we are growing. Uczymy się i wzrastamy. I think one of the things that we will probably try to improve the next time. I myślę, że jest pewna rzecz, którą będziemy starali się ulepszyć następnym razem. See, when we do a History Maker conference. Kiedy organizujemy konferencję History Makers. You know, we always want to attract the young people. Zawsze staramy się zachęcić młodych ludzi do tej konferencji. And when you want to attract young people. I kiedy chcesz przyciągnąć uwagę młodych ludzi. One of the most important thing is. To jedną z najważniejszych rzeczy jest. Wherever you organize. A conference, za każdym razem, kiedy robisz taką konferencję, you must have food. To musisz mieć jedzenie. But one of the things I discovered about this place, bo jest pewna rzecz, którą odkryłem, jeżeli chodzi o to miejsce. The closest food, że jakieś najbliższa jadłodajnia, you can only reach it, możesz tam dotrzeć, after you swim across the river. Tylko po tym, jak przepłyniesz rzekę. So we will try the next time. Następnym razem spróbujemy.
Hallelujah. Spróbujemy to, spróbujemy to zrobić. Następnym razem popływamy. It happened to us last night. Bo wiecie, nam się to przydarzyło wczoraj wieczorem. You know, we didn't want to eat in a hotel. Wiecie, nie chcieliśmy jeść w hotelu. I mean, you eat in a hotel, you go broke, man. Bo jak jesz w hotelu, to bankrutujesz po prostu przez jeden weekend. We went outside. Więc wyszliśmy do miasta, look for food. Żeby znaleźć trochę żarcia. And we were walking. I tak idziemy. And walking. I idziemy. And walking. I idziemy. And walking. I idziemy. And I thought, I sobie where is the food? Gdzie tu jest jakieś żarcie? Man. Człowieku. Eric is a man of faith. Przecież Arek to jest człowiek wiary. This is like Elijah. To prawie jak Eliasz. In the brook Kidron. Jak siedział nad potokiem Kidron. Waiting for the bird to bring the food. I czekał, aż ptaszor mu przyniesie jakieś jedzenie. This is not history maker. Wiecie, tak nie działają konferencje history maker. If I do a conference like this in Asia, jeżeli ja bym zrobił taką konferencję w Azji, they will kill me. Oni by mnie zabili. Kill me. Because my young people in Asia, moi młodzi ludzie w Azji, okay, while I'm preaching, kiedy ja głoszę, they must smell food. Oni muszą czuć zapach przygotowywanego jedzenia. As long as they can smell, jak tylko czują ten zapach, they are okay. To jest wszystko w porządku. They will shout, amen! I będą krzyczeć amen. So you guys have greater faith. Więc wy macie większą wiarę. So, you know, these are some of the small things. Wiecie, to są takie drobiazgi. That we will correct. My poprawimy się na następny Hallelujah, raz. We will Hallelujah, correct. Tak? Zrobimy we to will, lepiej. We will fix. My naprawimy tutaj te you usterki. Know, as we move forward. Bo idziemy do przodu. Because we don't live in disillusion. Dlatego, że my nie żyjemy w jakiejś iluzji. I live in reality. Ja żyję w rzeczywistości. I look at stoję everything twardo na ziemi. That was done well. Patrzę na wszystko, co zrobiliśmy dobrze. And I also look at everything that needs to improve. I patrzę też na wszystko, co potrzebujemy ulepszyć. So we will. This was a great organization. To była świetna organizacja na tym miejscu. Everything was done. Wszystko zostało zrobione. But some of those areas we will improve. Ale poprawimy niektóre rzeczy na następny raz. Because we don't want people to say. Dlatego, że nie chcemy, żeby ludzie mówili. Man, the History Maker Conference. Człowieku, konferencja History Maker. In the spirit. W duchu. You are in heaven. To jesteś w niebie. But in the natural. Ale w tak naturalnie. You are in hell. To siedzisz w piekle. Because you are starving. Bo umierasz z głodu. Okay, so we will fix that. Więc poprawimy się. Hallelujah. Amen. So let's bring a conclusion. Więc zakończmy, podsumujmy to, co it's się wydarzyło. To bring a conclusion. To jest bardzo ważne, żeby mieć takie tonight, końcowe wnioski. I promise you, I will not preach an eternal gospel. I ja wam obiecuję tutaj, że nie będę wam tutaj głosił wiecznej Ewangelii. Okay, you know, dobra? When some people preach, they preach an eternal gospel. Bo jak niektórzy ludzie głoszą, to głoszą taką niekończącą się wieczną Ewangelię. You know what's an eternal gospel? Wiecie, co to znaczy? Their preaching never end. Ich kazanie się nigdy nie kończy. It keeps going and going and ono going trwa, and going and trwa, going and trwa, going trwa, and going. Trwa. You know, water baptism, salvation, water baptism, salvation. Wiecie, tutaj o chrzcie i o zbawieniu, o chrzcie i o zbawieniu, o chrzcie i o zbawieniu. I'm going to be looking at the clock because ja you need to go home. Patrzył na zegarek, bo wy musicie wrócić do domu dzisiaj. Right, but I want to bring a conclusion. Ale chciałbym takie wnioski końcowe nam przedstawić. You know, I've used this passage before. I przeczytam wam coś taki z fragmentu, którego już używałem. But this is the perfect passage for this situation. Ale to jest doskonałe miejsce z Biblii do naszej sytuacji obecnej. I want to talk a little bit about the end time revival. Chciałbym przeczytać wam trochę o przebudzeniu czasów ostatecznych. I want to summarize some of the things that have been going on. I chciałbym podsumować pewne rzeczy, które się dzieją. And as you go back, there's a takeaway. You take away żebyście mogli to zabrać na wynos do domu. Okay? Matthew chapter 16 verse 18. Ewangelia Mateusza 16:18. It says, "Upon this rock I will build my church, and the powers of hell will not conquer it." Pan Jezus mówi, że na tej skale zbuduję mój kościół i bramy piekielne go nie przemogą. God's vehicle is the church. Bożym narzędziem działania jest kościół. Hallelujah. Hallelujah. Is the church. Kościół. Okay? I'm sorry, it's not perfect.
Przykro mi, on nie jest doskonały. You know why? Wiecie dlaczego? Because we joined it. Dlatego, że do niego wstąpiliśmy. Because we joined it. Ponieważ my staliśmy się jego częścią. If it was only Jesus, it would be perfect. Gdyby kościół składał się tylko z Jezusa, to kościół byłby doskonały. So the more of me and you, church has problems. Więc im więcej w kościele jest tam ciebie i mnie, no to tym więcej jest problemów. But that's God's model. Ale to jest Boży model. Hallelujah. Hallelujah. Whether you like it or not. Czy ci się to podoba, czy nie? It is the church. To jest Kościół, jest Jego it narzędziem. Is the church. Jego Kościół. We believe in the church. My wierzymy w Kościół. We work with the church. Pracujemy z Kościołem. Amen. 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 We've come here to serve the church. Przyjechaliśmy tutaj, aby służyć Kościołowi. If there is no church, jeżeli nie ma tutaj Kościoła, okay, we are not interested in coming here. To nie interesuje nas przyjeżdżanie tutaj do Because Polski. Because History Maker is not a club. Dlatego, że History Makers to nie jest jakiś klub. It is working with the Church of Jesus Christ. History Makers współpracuje z Kościołem Jezusa Chrystusa. You know why? Wiecie dlaczego? Because the church will win. Dlatego, że Kościół wygra. The church will win. Kościół zwycięży. In every nation, the church will win. W każdym narodzie to Kościół zwycięży. Because the Bible says, dlatego, że Biblia mówi, I build my church. Ja buduję mój Kościół. I build my church. Ja buduję swój Kościół. It's not you and me. Nie ty, nie ja. But it's Jesus ale building Jezus. The church. Jezus buduje Kościół. So we will win. Dlatego wygramy. Hallelujah. 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 Amen. Amen. I want to look at a passage in the Old Testament. I chciałbym spojrzeć na pewne miejsce ze Starego Testamentu. To summarize. Aby podsumować. About the church in the Old Testament. Coś odnośnie kościoła. You know, na podstawie tego fragmentu. That are hidden in the Old Testament. Rzeczy, które były ukryte w Starym Testamencie. The church is hidden in the Old Testament. W Starym Testamencie kościół jest ukryty. In many books. In many, many books. W wielu, wielu księgach Starego But Testamentu. One of the books where it is so powerfully hidden, ale jest pewna księga, gdzie Kościół jest ukryty w bardzo, bardzo przemyślnie. It's in the book of Ruth. To jest księga Rut. Okay, the book of Ruth, w księdze Rut we see that the church is hidden there. Widzimy ukryty Kościół. Why? Dlaczego? Because there are three personalities in the book of Ruth. Dlatego, że w księdze Rut mamy trzy główne osobowości. Right? We see this man called Boaz. Widzimy Boaza. Okay? Boaz is a type of Jesus Christ. I Boaz jest typem Chrystusa. Right? We see him as a Kingsman Redeemer, the Bible calls him. Widzimy go jako wykupiciela, odkupiciela, tak nazywa go Biblia. And then we see his wife. Później widzimy jego żonę. That he will marry. Her name is called Ruth. Kobietę, którą on poślubi, ona ma na imię Rut. And she is the type. I ona jest typem. Of the church. Kościoła. Hallelujah. Hallelujah. She is the type of the church. Ona jest typem kościoła. And then we see a third person there. I mamy jeszcze trzecią osobę. Is this woman called Naomi? Jest tam kobieta, która ma na imię Noemi. You see, Naomi. Wiecie, Noemi is a type of the Holy Spirit. Jest typem Ducha Świętego. Because Naomi prepared Ruth. Dlatego, że Noemi przygotowała Ruth. To be married to Boaz. Przygotowała Ruth na zamąż pójście. So the Holy Spirit. Na małżeństwo z Boazem. The Holy Spirit prepares us. Więc Duch Święty przygotowuje nas. To be married to Jesus. Na nasze małżeństwo z Jezusem. Hallelujah. Hallelujah. This is a very powerful story. To jest potężna historia. But there are also three names of three women here. Ale są też tutaj imiona trzech innych kobiet. Ruth, Naomi and Orpa. Mamy Noemi, Ruth i Orpę. Okay, these three names. Te trzy imiona reprezentują. How do you finish well? To w jaki sposób możemy dobrze zakończyć? Okay? It's not how you start, but how you finish. Nie to jak zaczynasz, ale jak kończysz. Hallelujah. Ruth means. Ruth oznacza. Be faithful. Bądź wierny. Be faithful. Bądź wierny. If you are going to finish well. Jeżeli chcesz dobrze zakończyć. Be faithful. Bądź wierny. Hallelujah. Hallelujah. Be faithful. Bądź wierny. You know, don't make your life story. Nie pisz historii swojego życia. Going from church to church. W taki sposób, że sobie wędrujesz od kościoła do kościoła. Hallelujah. Stay faithful to your church. Pozostań wierny swojemu kościołowi.
Kościołowi. Stay where you are. Zostań w tym miejscu, w którym jesteś. Serve where you are. I służ Bogu tam, gdzie jesteś. Grow where you are. I rośnij tam, gdzie jesteś. Be faithful. Bądź wierny. Hallelujah. Hallelujah. Amen. If you're going to finish well, be faithful. Jeżeli chcesz dobrze zakończyć, bądź wierny. Number two. Po drugie. Naomi means. Noemi oznacza. My joy. Moja radość. Amen. If you're going to finish well. Jeżeli chcesz dobrze zakończyć. Don't lose your joy. Nie strać swojej radości. Amen. Don't lose your joy. Nie strać swojej radości. Why? Because life's going to throw all kinds of things at you. Dlatego, że życie będzie ci rzucać kłody pod nogi. You know, life's going to throw half the things. To będą trudne rzeczy. And the church member is going to throw out the other half of the things. Świat będzie ci rzucał kłody pod nogi i członkowie kościoła będą też ci utrudniać życie. But don't lose your joy. Ale nie strać swojej radości. Amen. I meet a lot of Christians. Wielu chrześcijan. Man, they are angry. Są jest złych, jest rozgniewanych. They're angry. Są rozgniewani. When you see them. Kiedy widzisz ich. I mean, their face is like a prune. To ich like a prune. Jest twarz jest taka po prostu zmarszczona. Because they're angry all the time. Naburmuszona, bo oni są rozgniewani. You know, don't be angry. Nie bądź rozgniewany. Be joyful. Bądź pełen radości. Hallelujah. Hallelujah. Be joyful. Bądź pełen radości. You see, when you lose your joy, kiedy stracisz radość, you lose your purpose. Stracisz swoje przeznaczenie. Hallelujah. Don't lose your joy. Nie trać radości. You know, one of the greatest things I love about the church. Jest pewna rzecz, którą ja kocham, jeżeli chodzi o kościół. This is a fact. This is a fact. I to jest fakt. Okay? If people ask you, why you join the church? Kiedy ludzie pytają cię, dlaczego się przyłączyłeś do kościoła? Because the church is the only place. Dlatego, że kościół to jest jedyne miejsce. I'm not kidding. Nie żartuję. Okay? I used to have a background in Roman Catholicism and Hinduism. Moje korzenie to jest taki katolicyzm pomieszany z hinduizmem. Okay? In Hinduism. W hinduizmie. When you go inside the temple. Kiedy wchodzisz do świątyni. You look at the god. I patrzysz na bożka. Okay? Tak? Scares the hell out of you. I ten bożek sprawia, że po prostu masz mokro w gaciach. You see this woman with six hands. Widzieliście postać takiej bogini, która ma sześć rąk? She looks like your mother-in-law. I ona wygląda jak twoja teściowa. If she miss you with one hand. Jak ona cię walnie jedną ręką. Five more coming. To jeszcze pięć następnych czeka. So when you go into a Hindu temple, więc kiedy wchodzisz do hinduistycznej świątyni, do you know something? Wiesz co? You never laugh. To tam się nie da się uśmiechać. How to laugh? Jak się tam śmiać? They are so angry. Jak ci bogowie wszyscy są tacy rozgniewani. You know, they look like this. Oni wyglądają tak o. How do you laugh? How do you laugh? Jak można się śmiać w takim miejscu? How do you laugh? Jak się może tam uśmiechnąć? You know, when you go to Islam. Jak idziesz do meczetu. You know, Islam, you know, they all go for pilgrimage. Wiecie, wszyscy muzułmanie, oni pielgrzymują. Right? Pilgrimage. Tak? Idą na pielgrzymkę. And they walk around this black stone. I chodzą dookoła tego czarnego kamienia. That black stone. Jest czarny kamień. Is a graveyard. I to jest pomnik, to jest grobowiec. So when you walk around. Więc kiedy chodzisz dookoła tego grobowca. You're shaking like hell. To You're shaking. To się trzęsiesz. Because that's a graveyard. No bo chodzisz dookoła grobu. So nobody laughs in Islam. Więc nikt się nie śmieje w islamie. They're like, they walk around. Po prostu chodzą dookoła tego grobu. Man, I want to get this done. O Boże, ja już chciałbym, żeby to się skończyło. And get the hell out of here. I już spadam stąd. They don't laugh. I się nie śmieją w ogóle. Do you know? Wiecie? Only in the church. Tylko w kościele. Only in the church. W kościele. We laugh. My się śmiejemy. We laugh. My się śmiejemy. You know why we laugh? Wiecie dlaczego się śmiejemy? Because Jesus had the last laugh. Dlatego że Jezus śmiał się jako ostatni. The last laugh. A to był jego on się śmiał the jako last ostatni. Laugh. Jako ostatni. Hallelujah. Hallelujah. The devil looked at him and said, "It's finished." Diabeł spojrzał na niego i powiedział: "No to pozamiatane, koniec." He said, "You gotta be kidding." A Jezus mówi: "Chyba se jaja robisz." I'm alive. To ja żyję. He came out from the grave. On powstał z grobu. Hallelujah. Hallelujah. He won. On wygrał. He's a conqueror.
So our God doesn't get angry when we laugh. Więc nasz Bóg się nie złości, kiedy się śmiejemy. Because the Bible says. Dlatego, że Biblia mówi. The joy of the Lord is my strength. Że radość w Panu jest moją siłą. Hallelujah. Hallelujah. Don't lose your joy. Nie strać swojej radości. Don't lose your joy. Nie trać swojej radości. Last but not least. Śmiej się. It says, jest napisane. The name ostatni Ofra. Będą pierwszymi. Imię, Ofra means, imię Orpa oznacza. It means persevering with patience. Ktoś, kto wytrwał z cierpliwością. There are some things we understand. Są pewne rzeczy, które rozumiemy. Some things, a pewne we don't understand. Nie rozumiemy. We really don't. Naprawdę nie łapiemy. If there's somebody here who says I understand everything. Sorry. If somebody says I understand jeżeli ktoś powie ci, że rozumie wszystko, I need to check your heartbeat. To ja muszę sprawdzić bicie serca tej osoby. Because to tętno. You probably dead. Bo prawdopodobnie ten ktoś nie żyje. There are many things I don't understand. Jest wiele rzeczy, których ja nie rozumiem. But you know what I do? Ale wiecie, co ja robię? I persevere. Ja trwam. I persevere. Ja trwam. I persevere. I ja mam zamiar wytrwać. I press forward. Ja nacieram do you know, przodu. When I see good people die, kiedy widzę, jak dobrzy ludzie umierają, breaks my heart. To łamie moje serce. Why? Dlaczego? I don't know. Nie wiem. I don't know. Nie wiem. But I know something. Ale wiem coś. My God mój is Bóg good. Jest dobry. My God mój is Bóg good. Jest dobry. My God is good. Mój Bóg jest dobry. Hallelujah. Hallelujah. So I persevere. Więc ja wytrwam. Why? Dlaczego? Because I trust in him. Dlatego, że ja ufam Jemu. Even in the midst of my darkness. Nawet pośrodku największej ciemności. In the midst of my confusion. W czasie, kiedy jestem, kiedy nie wiem, o co chodzi. In the midst of my uncertainty. Kiedy czuję się niepewny. I know. Wiem. Jesus is the same. Jezus jest ten sam. Jesus is the same. Jezus jest ten sam. I persevere. I ja wytrwam. You wanna finish. Chcesz skończyć? Don't sit in a corner complain. To nie siedź w kącie narzekając. Don't sit in a corner bickering. Nie siedź po prostu sobie w kącie marudząc. Let's persevere. Wytrwajmy. It's not over yet. Jeszcze się nie skończyło. Let's push forward. Nacierajmy. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Come on, let's give Amen. Jesus praise. Zaklaskajmy dla Jezusa, oddajmy Mu chwałę. So few important points I want to make. Chciałbym kilka takich ważnych punktów przedstawić. From this story, z tej historii. To bring some conclusion. Żebyśmy mieli takie wnioski końcowe. Number one. Po pierwsze. Ruth decided postanowiła to follow Naomi. Iść za Noemi. Naomi had nothing to offer. Noemi nie miała jej nic do zaoferowania. She's a widow. Była wdową. She had lost everything. Straciła wszystko. But Ruth decides to follow Naomi. Ale Ruth zdecydowała, że ona się przyłączy do Noemi i będzie jej towarzyszyć. You must make one decision. Musisz podjąć jedną decyzję. As you go back to your churches. As you go back to your churches. Kiedy wrócicie do kościołów. As you go back to your towns. Kiedy wrócicie do waszych miast. No matter what happens. Nieważne co się stanie. I will follow the Holy Ghost. Ja będę szedł za Duchem Świętym. I will follow ja będę szedł the Holy Spirit. Za Duchem Świętym. Amen. Amen. Make that conclusion. Niech to będzie twój wniosek. Because Jesus sent the Holy Spirit. Dlatego, że Jezus posłał Ducha Świętego. To build the church. Aby on budował kościół. Without the Holy Spirit. Bez Ducha Świętego. I don't know what we are going to do. To nie wiem, co zrobimy. The Holy Spirit. Duch Święty. Will direct us. On będzie nas kierował. He will lead us. Będzie nas prowadził. Well, we must learn to follow. Ale musimy nauczyć się iść za you nim. Know, Ruth said, Ruth powiedziała. Your people are my people. Twój lud będzie moim ludem. Your God is my God. Twój Bóg będzie moim Bogiem. Where you go, I go. Dokąd ty pójdziesz, tam i ja pójdę. In order to follow the Holy Spirit, aby móc iść za Duchem Świętym. There must be total abandonment. Ja muszę porzucić wszystko. What are the things that I have noticed in Poland? Jest pewna rzecz, którą zauważyłem w Polsce. You know, people hold their composure very well in Poland. Sorry. They hold their composure. Ludzie w Polsce trzymają się dosyć kurczowo tego, co mają. You know, they carry themselves very well. I dobrze się ze sobą obchodzą. Except. Poza.
when they get into the car. Poza jedną sytuacją, kiedy wsiadają do samochodu. When they get into the car. Jak wsiądą do samochodu, they become another person. To się stają innymi ludźmi. Reminds me of this story. I to mi przypomina pewną historię. There are two people who went to heaven. O dwóch ludziach, którzy trafili do nieba. Jeden był pastorem. And the other one was a bus driver. A drugi był kierowcą autobusu. I used to wonder what country this bus driver come from. Ja się zastanawiałem zawsze, z jakiego kraju był ten kierowca autobusu. But I'm concluded. Ale doszedłem do wniosku. This bus driver is Polish. Że ten kierowca autobusu musiał być Polakiem. Because ponieważ when they arrived at the gate of heaven, kiedy stanęli u bram nieba, spotkali Piotra and Peter said, i Piotr mówi tak, let me take you to your reward. Zabiorę was do miejsca waszej nagrody. He bring the bus driver and the pastor. Więc zabrał tego kierowcę autobusu i pastora. Walking, i kiedy weszli tam do nieba, there was a big house, nagle widzą taki wielki dom, six-story house, na 6 pięter. It has an elevator, ma windę. It has a big swimming pool. Ma taki fajny basen It's z tyłu. Like a ranch house. W ogóle, no, świetny dom. And the angel said, i ten anioł this mówi, house ten dom belongs to the bus driver. Należy do kierowcy autobusu. So the pastor said, i pastor mówi tak. Wow. Bus driver gets such a nice house. Kierowca autobusu taką chatę dostał. Can you imagine my house? Wyobraźcie sobie, jaki będzie mój dom. He was excited. Podekscytował się. He was thinking. Zaczął sobie myśleć. My house will be 12 story. No, a mój dom to będzie miał ze 12 pięter. Two elevator. Dwie windy. So he walked with the angel. No więc idzie z tym aniołem. And also with Peter. I z Piotrem. They walked and walked and walked and walked. I idą przez to niebo i idą. Suddenly they came to this empty field. I nagle dochodzą na takie puste pole. There was nothing there. Nic tam nie ma. Except poza one small house. Takim jednym małym domeczkiem. With one window. Tam, gdzie on ma jedno okno. And the roof was shaking. I taki dach, który się ledwo kupy trzyma. And the pastor said, i pastor mówi tak. Cannot be. Nie, no to niemożliwe. That's not my house. To nie jest mój dom. That's a hut. To taka chatka. Wooden hut. To taka drewna chatka. So the Peter said, I Piotr mówi do niego. That's your house. To twój dom. And he said, a on mówi, co? How can? Jak to możliwe? I'm pastor. Ja jestem pastorem. You give me this kind of house. A wy mi taki dom dajecie? Bus driver got six story. Kierowca autobusu 6-piętrowy dom dostał. And Peter said, a Piotr mówi, you know why? Wiesz dlaczego? Because. Ponieważ. When you preach, jak ty głosiłeś kazania, everybody in your church, wszyscy w twoim kościele sleep, spali. But when he, ale kiedy ten kierowca drive the bus, prowadził autobus, everybody in his bus, to wszyscy w autobusie pray, się modlili. It's just a story. To tylko taka historyjka. Okay, I don't want the pastors today go back home. Ja nie chcę, żeby pastorzy dzisiaj wrócili do domu. And say, I want to be bus driver. I powiedzieli, zmieniam zawód, będę kierowcą autobusu. It's just an illustration. To tylko taki obraz. Follow the Holy Spirit. Idź za Duchem Świętym. That's what Ruth decided. Ruth podjęła taką decyzję. And Naomi, the second thing she did. I Noemi zrobiła jeszcze jedną rzecz. She positioned her. Ona ją postawiła, umiejscowiła. In Ruth chapter 2 and verse 2 it says, w drugim rozdziale Księgi Rut, w drugim wersecie czytamy, she positioned her in the right field. Że ona umieściła Rut na właściwym polu. She positioned her in the field that belongs to Boaz. Ona umieściła ją na polu, którego właścicielem był Boaz. The Holy Spirit will position you in the right field. Duch Święty umieści cię na właściwym polu. Hallelujah. Hallelujah. He will position you in the right field. On ciebie umiejscowi na właściwym polu. In the field that he's called you to go to. Na polu, do którego ty jesteś powołany. You see, I know one thing. Ja wiem jedną rzecz. You know, when a pastor from Georgia today shared the story. Tak jak kiedy pastor z Gruzji dzisiaj opowiadał historię. And he gave me a knife. I dał mi ten sztylet. I've been given a lot of things, but I've never been given a knife. Wiecie, ja różne rzeczy już dostałem, ale takiego czegoś to jeszcze nie. Okay? The Holy Spirit reminded me of something. To zawsze przypomina, Duch Święty przypomniał See, mi coś. When I was called,
Kiedy ja zostałem powołany, Pan powiedział mi, you have a 3D calling. Ty masz takie powołanie 3D. Three-dimensional calling. Czyli powołanie w wymiarze 3D, tak? So, trójwymiarowe. So I got really excited. To ja się podekscytowałem wtedy. Wow, three-dimensional. O, trójwymiarowe powołanie. Sounds fancy. No, brzmi tak, wiecie, cool. Sounds very great, very awesome. W ogóle awesome. Brzmi, no super, no po prostu mega. So I asked a very stupid question. I zadałem bardzo głupie pytanie. Don't ask stupid question. Nie zadawaj głupich pytań. I did. Ja to zrobiłem. When I was 16. Miałem 16 lat. I asked a prophet. I zapytałem proroka. What is the D stand for? Co te trzy wymiary oznaczają? Why 3D? Dlaczego to jest trójwymiarowe, 3D? He said, a on powiedział. Dark, dangerous, difficult. To jest ciemne, trudne i niebezpieczne. To są trzy wymiary, tak? I shouldn't have asked a question. I should not have asked a question. Odpowiedział to pytanie. So when he shared about Georgia. Więc kiedy pastor mówił o Gruzji. I know. To ja wiedziałem. In my spirit. W duchu. I need to be there. Muszę tam pojechać. Hallelujah. 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 Why? Dlaczego? It's dark. Bo tam jest ciemno. It's dangerous. Jest niebezpiecznie. It's difficult. Trudno jest. And if I don't go, jeśli nie pojadę, he probably bring another knife. To on przywiezie kolejny sztylet. Hallelujah! Hallelujah! So I'm already there. Więc ja już tam jestem. Amen. Amen. You need to find out the field God called you. Musisz znaleźć to pole, na które Bóg ciebie powołuje. Where did God call you? Pole, do którego Bóg ciebie powołał. Wherever the Holy Ghost call you. I dokądkolwiek Duch Święty ciebie powoła. You gotta go. To musisz tam iść. You got to go. Musisz tam pójść. And if you go there. Jeśli tam pójdziesz. The Holy Spirit will already be there. Duch Święty już tam będzie. Waiting for you. Będzie czekał na ciebie. To bring in a harvest. Abyś mógł zebrać żniwo. There are four points here. Mamy tutaj cztery punkty, that I'm going to summarize, które podsumuję. That are very important that I want you to take back. I one są bardzo ważne i chcę, żebyście je zabrali Ruth, do domu. Chapter 3 and verse 3 has these four points. Księga Rut, trzeci rozdział, trzeci werset mówi and o these tym. Four points are going to be the conclusion of our conference. I te cztery punkty będą podsumowaniem tej konferencji. Naomi told Ruth. Noemi powiedziała Rut. She said, powiedziała, there are four things, że są cztery rzeczy, that are very important, które są bardzo ważne, that you must do, które musi zrobić, if you are going, jeżeli to reach your destination. Masz zamiar osiągnąć swoje przeznaczenie. These four things, te cztery rzeczy, we as Christians must do, które my jako chrześcijanie musimy zrobić, if we are going to be part of God's end time. Jeżeli chcemy być częścią Bożego poruszenia czasów ostatecznych. If you don't do these four things, jeżeli tych rzeczy nie zrobisz, I don't care who you are, nie obchodzi mnie, kim jesteś, you will miss the move of God. Ale rozminiesz się z Bożym poruszeniem. Because these four things, dlatego, że te cztery rzeczy will keep you in the center, one cię zaprowadzą do samego centrum of the move of God. Bożego poruszenia. So let's look at the four Więc przyjrzyjmy się tym czterem rzeczom. Ruth chapter 3, trzeci rozdział Księgi Rut, and verse 3, werset trzeci. Let's read that. Przeczytajmy. Umyj się, namaść się, przywdziej lepsze szaty i udaj się tam na klepisko. Nie daj mu się jednak poznać, dopóki nie naje się i nie napije. Four things that she mentions. Cztery rzeczy są tutaj wspomniane. That we must do, które musimy zrobić. If we're going to stay relevant in the end time move of God. Jeżeli chcemy być w tym poruszeniu czasów, Bożym poruszeniu czasów ostatecznych. The first thing. Pierwsza rzecz. Is that we must wash ourselves. Po pierwsze musimy się umyć. The Bible says. Biblia mówi. The word of God cleanses us. Słowo Boże nas oczyszcza, obmywa. Come on. The greatest power of cleansing. Największa moc oczyszczenia is the word of jest the living God. Zawarta w słowie żywego Boga. It cleanses us. Ono nas oczyszcza. You know, the Bible repeats itself. Wiecie, Biblia się powtarza. Some of them mentioned it in their preaching.
Niektóre z tych rzeczy były mówione podczas sesji. Sanctify yourself. Uświęćcie się, poświęćcie się. Consecrate yourself. Poświęćcie się. And tomorrow you will see wonders. Dlatego, że jutro będziecie oglądać cuda. For you to go from glory to glory. Aby przejść z chwały w chwałę. One of the things that you gotta keep doing. To musimy pewną rzecz robić stale. Is you gotta keep letting go of your offense. Musimy pozbywać się urazy z naszego życia. You know, as I travel around the world. Wiecie, kiedy ja podróżuję po świecie. One of the things I notice is. Ja zauważyłem pewną rzecz. We Christians, że my chrześcijanie, when we walk with God, the longer we walk with God, kiedy chodzimy z Bogiem, the more sensitive we become. Tym im dłużej z nim chodzimy, tym bardziej wrażliwi się stajemy. Something is so wrong. Coś jest nie tak. You shouldn't become more sensitive. Nie powinieneś stawać się bardziej wrażliwy. If the longer you walk with taki delikatny, God, im dłużej chodzisz z Bogiem, the more immune you should become. Tym bardziej odporny powinieneś się stawać. Not sensitive. Nie taki wrażliwy, delikatny, there słaby. Are people today, są dzisiaj ludzie, they will say, którzy powiedzą tak. I don't like the church. Nie lubię kościoła. I don't like my pastor. Nie lubię mojego pastora. Because he did not shake my hand. Bo on nie przywitał się ze mną, nie potrzęsnął mi dłoni na powitanie. I'm not going to go to the home group. Ja nie będę chodził na żadną grupę domową. Because the leader never called me. Bo ten lider nawet do mnie nie zadzwonił. They get offended. Ludzie się dają urazić with the smallest thing. Takimi najdrobniejszymi rzeczami. Smallest thing. Najdrobniejszymi rzeczami. Come on. Ludzie. Let go of your offense. Pozbądźcie się waszej urazy. Let go of your offense. Pozbądźcie się jej. If we're gonna sit here, a tego, że jeżeli będziemy tu siedzieć and start picking a fight, i zaczniemy ze sobą walczyć, there's not a single person here that's perfect. To nie ma tutaj ani jednej osoby, która byłaby doskonała. You know, you can get offended so easily. I dlatego łatwo jest się zgorszyć. But godliness means, ale pobożność oznacza, I choose not to be offended. Że ja decyduję się na to, że się nie dam urazić, nie dam się zgorszyć. I choose not to be offended. To jest mój wybór, aby nie dać się zgorszyć. I choose. Ja wybieram, ja decyduję się not to be bothered. Na to, że nie będzie mi to przeszkadzało. You know, when you go to different countries of the world, jak jeździsz do różnych krajów na świecie, I see a lot of groups of people. To ja widzę różne grupy ludzi. They get offended. Oni łatwo się dają zgorszyć. Some people get offended. Ludzie są zgorszeni, urażeni. Because they are white. Bo są biali. I'm offended. Jestem urażony. Because I'm white. Bo jestem biały. Some people get offended. Inni ludzie się gorszą. Because they are black. Bo są czarni. Some people get offended. Inni ludzie się gorszą. Because they are yellow. Bo są żółci. Some people get offended. A inni z kolei. Because they are brown. Bo są brązowi, mają brązową skórę. Don't get offended. Czemu ty się gorszysz? You know, I went to a church one time. Kiedyś pojechałem do pewnego kościoła. I was the preacher. I ja byłem kaznodzieją. Nobody in the church knew I was the preacher. I nikt w kościele nie wiedział, że ja będę głosił. So I walked in. Więc wszedłem do kościoła. Church about 700. W kościele było jakieś 700 osób. The usher came to me. I porządkowy przyszedł do mnie. Said, i mówi tak. Brother. Cześć bracie. Are you a Christian? Czy jesteś chrześcijaninem? I said, I need Jesus. Ja mówię, ja potrzebuję Jezusa. At the door. Przy drzwiach to było. Do you want to know Jesus? A chcesz poznać Jezusa? Yes. Tak. Can I pray for you? A mogę się pomodlić o ciebie? Okay, pray for me. Dobrze, pomódź się, tak. You pray for me, Asher. To pomodlił się o mnie, wiecie, porządkowo. Because in that meeting, bo na tym spotkaniu only the pastor knew I was the preacher. Tylko pastor wiedział, że ja miałam być kaznodzieją. Nobody knew. Nikt nie wiedział. 700 people. Jak inni ludzie. Tam było 700 osób. One more guy came and gave me a visitor's card. Jeszcze jakiś inny człowiek podszedł do mnie i dał mi taką kartę gościa. And said, can you fill this in? Mówi, czy możesz wypełnić tutaj taki mały after formularz? The meeting, podczas, po spotkaniu we will visit you. Odwiedzimy cię w domu. I said, okay. A powiedział, dobrze. Thank you. Dziękuję.
So I sat at the back. Więc siadłem z tyłu. I didn't go anywhere. I just sat at the last row. Usiadłem sobie w ostatnim rzędzie. So everything was over. I kiedy wszystko się skończyło, the pastor stood up. Kiedy uwielbienie się skończyło, pastor wstał. He says, "Where's my preacher?" I mówię, a gdzie jest mój dzisiejszy kaznodzieja? Slowly lift my hand up. Ja tak podniosłem nieśmiało rękę w górę. I stood up. Wstałem. The two ushers. I tych dwóch porządkowych. They almost fell over dead. Oni prawie dostali zawału. Because one prayed for me. Bo jeden się o nim pomodlił. One gave me a visitor's card. Drugi dał mi kartę dla gościa. I chose. Ja postanowiłem. Not to be offended. Że nie dam się urazić tą sytuacją. Not to be offended. Postanowiłem, że nie będę urażony. Too many Christians get offended. Zbyt wielu chrześcijan daje się urazić. Because. Ponieważ people don't give them honor. Dlatego, że ludzie ich nie szanują tak, people jakby chcieli. Don't recognize them. Ludzie ich nie uznają. You know, one time, wiecie, kiedyś I'm not kidding, this actually happened. Naprawdę nie wierzę, że to się stało. I organized a Christian Christian concert. Ja zorganizowałem taki koncert chrześcijański w pewnym kraju. And I raised a lot of money. I zebrałem na ten cel bardzo dużo pieniędzy. Na koncert. When I went to the concert, i poszedłem na ten koncert, I was at the entrance. I stałem przy wejściu. I paid for the concert. Zapłaciłem za bilet wstępu na ten koncert. The usher i porządkowy asked me, zapytał mnie, where's your ticket? Gdzie jest twój bilet? Say sorry, I don't have one. A ja mówię, no przepraszam, nie mam biletu. And he said, a on mówi, I can't let you in. Nie mogę cię wpuścić. You have to wait. Musisz poczekać. I said, okay. Ja mówię, dobrze. Can I wait there? Czy mogę tu poczekać? I just waited. No i czekałem tak. And Asha was like, i ten porządkowy tak patrzy na mnie. He looks like Osama Bin Laden's brother. On wygląda jak brat Osama Bin Ladena. Osamy Bin Ladena. Man, człowieka. Don't know where he carried the bomb. No, ciekawe, gdzie ma bombę schowaną. Some places when I go, they look at me like that. Są takie miejsca na świecie, gdzie tak patrzą na mnie tak. Ja nie żartuję. You know, when I went to Russia, wiecie, pojechałem do Rosji. I clear my bags. Otworzyłem moje torby, moje there bagaże. Was a guy with a dog. The dog, you know, they check the drugs. Oni mieli psa, który sprawdzał, czy w bagażu nie ma narkotyków. He called me. Zawołali mnie. So put your bag. Mówią, połóż tutaj swoją he torbę. Took his dog, wzięli tego psa. Walk around. Obeszli ten bagaż dookoła. Walk around. Tą walizkę. Check. Sprawdzali. I look at him. Patrzę na tego pracownika. I say, you want me to open? Ja mówię, mam otworzyć może tą walizkę? You can get offended. Wiecie, możesz się dać urazić takimi sytuacjami. Very easy to get offended. Bardzo łatwo jest po prostu strzelić focha. You must choose. To ty musisz zdecydować. Not to be offended. Że nie dasz się urazić. Why? Dlaczego? Because your purpose is much higher. Dlatego, że twoje przeznaczenie jest o wiele ważniejsze, jest czymś o wiele na wyższym poziomie. Your calling is much higher. Twoje powołanie jest o wiele większe. So wash yourself. Dlatego umyj się. Hallelujah. Hallelujah. If you're gonna go far. Jeżeli mamy i chcemy iść daleko. Keep washing yourself. Musimy stale się obmywać, oczyszczać. It doesn't matter whether it was a disappointment. Nie ma znaczenia, czy przeżyliśmy jakieś rozczarowanie. Or it was a victory. Czy to było jakieś, czy mamy jakieś zwycięstwo. Wash yourself. Umyj się. Have no expectation. Nie miej jakichś oczekiwań. If you're gonna go forward, bo jeżeli chcesz się iść do przodu, sometimes your past victory can be your next stumbling block. To czasami twoje ostatnie zwycięstwo może być twoją przyszłą, pierwszą porażką, twoim kamieniem potknięcia. Just because you won. Tylko dlatego, że wygrałeś, doesn't mean you can win the next time. Nie znaczy, że wygrasz następnym razem. Wash yourself. Ale umyj się. Wash yourself. Oczyść się, umyj się. Humble yourself. Unisz się. Humble yourself. Unisz się. We need to go far. My musimy iść daleko. Amen. We need to go far. Amen. Musimy dojść daleko. There's some priests out there. Jest tam pewien ksiądz. There's some religious people out there. Są księża, są ludzie religijni. They won't like you. Ludzie, którzy nie będą cię lubić. No matter what you do, they won't like you. Nieważne co zrobisz, oni i tak nie będą cię lubić. But you remember. Ale pamiętaj. You are called to serve them. Jesteś powołany do tego, aby im służyć. They are not called to serve you. Oni nie są powołani do tego, żeby tobie służyć. Alleluja. Alleluja. So wash yourself. Więc umyj się. If you're going to go far. Jeżeli masz zamiar dojść daleko.
You must wash yourself. Musisz się umyć. Amen. Amen. Every single day you must wash yourself. Każdego dnia musisz się obmywać. The word of God washes you. I woda Słowa Bożego będzie ciebie the obmywać. The blood of Christ washes you. Krew Jezusa będzie ciebie obmywać. It makes you new every day. Ona będzie sprawiać, że każdego dnia będziesz się stawał nowym. Don't hold offense. Nie trzymaj w sobie urazy. No matter what happens. Nieważne co się wydarzy. Tell your church. Powiedz swojemu kościołowi. Tell your pastor. Powiedz pastorowi. You know, even if you offend me, nawet jeżeli mnie zgorszycie, urazicie, I'm not going anywhere. To ja nigdzie sobie nie idę. I'm committed to you. Jestem Tobie oddany. I'm stuck with you. Ja utknąłem tutaj razem z Tobą. I'm stuck with you. Utknęliśmy w tym Amen. Razem. Amen. I'm stuck with you. Tkwimy w tym razem. Why? Dlaczego? You know, we heard one more thing. Jest jeszcze jedna rzecz. Listen. Słuchajcie. Your pastors. Wasi pastorzy. Are your spiritual fathers. Wasi duchowi ojcowie. Your spiritual fathers. Duchowi ojcowie. Amen. Don't leave your spiritual father. Nie zostawiajcie waszych duchowych ojców. Okay? Those of us who came here, ci z nas, którzy tu przyjechali, we are not your spiritual father. Nie jesteśmy waszymi duchowymi ojcami. We are your spiritual uncle. Jesteśmy waszymi duchowymi wujkami. Hallelujah. Hallelujah. Okay? We are your spiritual uncle. Jesteśmy waszym duchowym wujostwem. Not your spiritual father. Nie ojcami duchowymi. Why? Dlaczego? Very far to father. Bardzo daleko tak. Być okay. ojcem na odległość jest bardzo trudno. We live about 7,000 miles away. My mieszkamy jakieś 7,000 mil, to jest I don't have children 7,000 miles away. I cannot father children 7,000 miles away. Ja nie mogę być ojcem dla dzieci, które mieszkają 10,000 kilometrów ode mnie. So, guess what? Więc zgadnijcie. Find a spiritual father. Znajdź duchowego ojca. Amen. Amen. And follow that spiritual father. I idź za nim. My spiritual father just went to be with heaven. Mój ojciec duchowy właśnie odszedł do nieba. About 1 year ago. Rok temu. Okay, and I followed him. I ja naśladowałem go. Okay, for a long time until I was sent to the mission field. Przez wiele lat, aż do momentu, kiedy zostałem wysłany na misję. He was far from perfect. On nie był doskonały. But you know what? Ale wiecie co? I carry his DNA. Ja noszę w sobie jego DNA. I cannot run from his DNA. Ja nie mogę uciec od tego DNA. Many places I go. Gdziekolwiek się udam. People tell me. Ludzie mówią mi. You preach like him. Ty głosisz jak on. Preach like him. Ty głosisz jak on. The apple does not fall far from dlatego, the apple tree. Dlatego, że jabłko nie pada daleko od jabłoni. You do not decide who your parents are. Nie decydujesz o tym, kim są, nie zdecydowałeś o tym, kim są twoi rodzice. You do not decide who your spiritual parents are. I ty nie decydujesz o tym, kto jest twoim duchowym rodzicem. God decides. To Bóg decyduje. God decides. Bóg decyduje follow o tym. Them. I idź za nimi. Hallelujah. Follow Hallelujah. Them. Idź za nimi. Pray for them. Módl się o nich. Walk with them. Chodź razem z Amen. Nimi. Amen. Most of all. Przede wszystkim. Go after their DNA. Pragnij ich Amen. DNA. Take their DNA. I weź ich DNA. Przyjmij je. Number two. Po drugie. She said. Powiedziała. Anoint yourself. Namaść się. Anoint yourself. Namaść się. You see, wiecie? The most important thing, najważniejszą rzeczą, that you carry for ministry, którą masz do służby, is not a Bible degree, nie jest jakieś wykształcenie teologiczne, is not a talent, nie twoje talenty, okay? It's not any other thing, żadna inna rzecz. Some of those things are good, niektóre z tych rzeczy są dobre, but the most important thing, ale rzeczą najważniejszą, is the anointing. Jest namaszczenie. Is the anointing. Jest namaszczenie. Why? Dlaczego? Without the anointing. Bez namaszczenia. You cannot do the work. Nie jesteś w stanie wykonać pracy. Hallelujah. Hallelujah. Without the anointing. Bez namaszczenia. You cannot have a breakthrough. Nie możesz uzyskać przełomu. Because the anointing. Dlatego, że to namaszczenie. Is the one that opens the door. Otwiera drzwi. The anointing. Namaszczenie. Brings breakthrough. Przynosi przełom. And you know you cannot fake God. I wiecie, nie można podrobić Boga. Anointing cannot be bought. Namaszczenia nie można kupić, nie można Pana Boga kupić. Anointing cannot even be taught. Nawet nie można się go nauczyć. Anointing
must be caught. Namaszczenie trzeba porwać, schwycić. You must lay a hold of the anointing. Trzeba je uchwycić, trzeba je wziąć. You must run after the anointing. Musisz pragnąć tego namaszczenia. You must desire the anointing. Musisz pożądać tego namaszczenia. Without the anointing. Bez namaszczenia. You and I. Ty i ja. Will not be effective in the ministry we are called to do. Nie będziemy nigdy efektywni i skuteczni w służbie, do jakiej jesteśmy powołani. Because it is the anointing. Dlatego, że to namaszczenie. That will bring us to our destiny. Przyprowadzi nas do miejsca naszego przeznaczenia. Hallelujah. Hallelujah. So discover your anointing. Więc odkryj swoje namaszczenie. Serve using your anointing. I zacznij służyć w swoim namaszczeniu. Increase in your anointing. I wzrastaj w swoim namaszczeniu. When the anointing leaves you. Bo kiedy namaszczenie cię opuści. Come on, when the anointing leaves you. Kiedy namaszczenie cię opuści. You are in trouble. To będziesz miał kłopoty. Why? Dlaczego? Because we cannot function without the anointing. Dlatego, że nie jesteśmy w stanie funkcjonować bez namaszczenia. Especially in the last days. Zwłaszcza w czasach ostatecznych. We need the anointing of God. Potrzebujemy namaszczenia Bożego. So run after the anointing. Więc pragnij go, podążaj za nim. And the anointing is a process. I namaszczenie jest procesem. You do not get all of the anointing one time. Nie otrzymujesz całego namaszczenia naraz. You know, some people pray. Niektórzy ludzie modlą się. And they say, God, give me revival power. I mówią tak: Boże, daj mi moc przebudzenia. If God were to give you all of revival power, gdyby Bóg chciał dać ci całą moc przebudzenia, you will be dead. To byś po prostu umarł na miejscu. You will be dead. Umarłbyś na miejscu. Why? Dlaczego? Because revival power. Dlatego, że moc przebudzenia. Is like a billion volts. To jak miliard voltów. It's like a billion volts. Jak miliard voltów. If he puts it on you. Jeżeli to zostałoby włożone w ciebie, you will die instantly. To byś umarł natychmiast na because miejscu. In order for the anointing to work in your life, dlatego, że aby namaszczenie działało w twoim życiu, one of the things that God will do, Bóg będzie coś musiał uczynić. Is increase your capacity. On będzie musiał zwiększyć twoją pojemność. Increase your capacity. Będzie musiał zwiększyć twoją pojemność. Because God's anointing works this way. Dlatego, że Boże namaszczenie działa w taki sposób. Demand. 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 Yeah, demand. Popyt. And supply. I podaż. The anointing will come. Namaszczenie przyjdzie wtedy. Based on demand. Kiedy będzie popyt. Are you following me? Czy śledzicie to, co ja mówię? So when you say, God, increase my anointing. Więc kiedy mówisz, Boże, zwiększ moje namaszczenie. God will say. To Bóg powie tak. Why? Dlaczego? Why? A dlaczego? You are only using your anointing. Ty używasz swojego namaszczenia. To pray for yourself. Tylko po to, żeby modlić się o samego siebie. Every day only pray for yourself. Codziennie się modlisz tylko o siebie. There's nothing you are doing. Nic nie robisz. If you want the anointing to increase. Jeżeli chcesz, aby namaszczenie wzrosło. Increase your ministry. To zacznij więcej służyć. Last year I traveled. W zeszłym roku byłem w podróży. 200,000 kilometers. 200 tysięcy kilometrów podróżowałem. In one year. W ciągu jednego roku. Sometimes when I leave my home. Czasami kiedy wyjeżdżam z domu. You know how many air tickets I have? Wiecie, ile mam biletów? About 17 to 18 air tickets. 17 do 18. Because I go from country. To country, to country. Ponieważ ja jadę z jednego kraju do kolejnego i kolejnego i kolejnego. If you want the anointing, jeżeli chcesz namaszczenia, you must increase your willingness to serve people. Musisz zwiększyć swoją gotowość do służenia ludziom. Serve people. Służ ludziom. You know, one of the countries that I'm very scared of going to. Wiecie, jest taki kraj, do którego ja bardzo boję się pojechać. It's a country called Korea. To jest kraj, który się nazywa Korea. 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 Scares the hell out of me. Ona po prostu mnie przeraża. You know why? Wiecie dlaczego? They demand. Dlatego, że oni mają popyt. My anointing. Oni mają popyt na moje namaszczenie. Like crazy. Jak wariaci. One time I preached. I kiedyś głosiłem tam. You know, and after I finished prayer. I kiedy skończyłem modlitwę. I finished at 12:30
skończyliśmy o 12:30 w nocy. I was exhausted. Ja byłem wykończony. I was eating my supper. Ja po prostu jadłem kolację. And I look at my coordinator's face. I patrzę na twarz mojego koordynatora. And I realize something. I zdałem sobie sprawę z czegoś. I'm not going to bed. Nie, ale się nie założę o to. Nie idę do łóżka, przepraszam, because nie idę spać. It is all over his face. Dlatego, że ja widzę to na jego twarzy. Whenever he meets me in the airport with a tie, za każdym razem, kiedy spotykamy się na lotnisku i on ma krawat, I'm going straight to the meeting. To znaczy, że ja prosto z lotniska jadę na spotkanie. When he has no tie, kiedy nie ma krawata, can relax. To mogę się wyluzować. 12:30 midnight. W 12:30 w nocy. I'm eating. Jem kolację. And then I look up. I potem podnoszę wzrok. And he has this smile. I on ma ten wyraz twarzy. And I'm like, oh God. A ja sobie myślę, o Panie. I said, yes. I mówię, tak. And he said, a on na to. Pastor. Pastorze. We have one more meeting. Mamy jeszcze jedno spotkanie. I said, a ja mówię na it's to. 12:30, man. O, w 12:30 w nocy, człowieku. Who is the meeting with? Dla kogo jest to spotkanie? Lucifer? Dla Lucyfera? Who meets? Kto się spotyka? Who meets after midnight? Kto się robi spotkanie po północy? He tells me. He tells me. I on mi mówi. He said we have one more meeting. Mówi, mamy jeszcze jedno spotkanie. I said what time? Ja mówię, no, o której? He said 2:30. On mówi o 2:30. I said what church? Ja mówię, w jakim kościele? He said Yonggi Cho. Mówi, w kościele pastora Yonggi Cho. 2:30. O 2:30 w nocy. So I eat. No więc i wracam do mojej kolacji. I said Jesus. I mówię, Jezu. Help me. Pomóż mi. Okay? That was my worst meeting. To było moje najgorsze spotkanie. Can I be honest with you? Mogę być z wami szczery? That was my worst meeting. To było najgorsze spotkanie I w moim życiu. Preach. Najgorsze kazanie. You know why? Wiecie dlaczego? Because there was a funny part to that meeting. Była taka zabawna część I tego spotkania. Wchodzę tam. 2:30 in the morning. 2:30 w nocy. That place is jam-packed. I to całe miejsce jest napełnione, wypełnione ludźmi. You know, I walked in and I'm like, okay, man, I'm ready to go. I tak wszedłem tam i powiedziałem, dobra, jestem gotów, żeby iść. A problem. Ale jest pewien problem. Okay? Not this interpreter. Nie problem z tłumaczem. My interpreter in Korea? Nie tym tutaj, czyli no, tylko z tym tam w Korei. He never interpret for people like me. Mi się wydaje, ten tłumacz nigdy w życiu nie tłumaczył takich ludzi you jak know, ja. Some pastor, when you preach, wiecie, niektórzy pastorzy, kiedy głosisz, they start kiedy here, głoszą, oni zaczynają tutaj and they finish here. I kończą tutaj swoje kazanie. People like me, a ludzie tacy jak ja, we go here, a my tak sobie biegamy, we go here, idziemy tam, we jump, trochę skaczemy. So this guy not used to it. Więc ten człowiek nie był do tego przyzwyczajony. So the minute I started preaching, więc jak tylko zacząłem głosić, in the name of Jesus, w imieniu Jezusa, that joker got stomach trouble. Ten człowiek, temu człowiekowi zrobiło się niedobrze. Brzuch go zaczął boleć. You know what it means? Wiecie, co to znaczy? I'm preaching. Ja głoszę. And then I smell something nasty. I potem czuję coś takiego nieprzyjemnego, unoszącego się w powietrzu. Because he never interpret. Bo on nigdy nie tłumaczył. So there is. Więc. German bomb coming out. I teraz te wszystkie. Niemiecka pompa się włączyła. And I'm like, man. A ja sobie myślę, o Panie. So. Więc. I try a few things. Spróbowałem kilku rzeczy. I tried to move. Spróbowałem się odsunąć od niego. But he followed. Ale on za mną leci. I go, he follow. Ja uciekam jak tylko mogę. And he just don't ordinary follow. A on nie po prostu tak, że idzie sobie za mną. As he follow. Ale idzie za mną tak. Idzie i strzela. So I was thinking. Więc ja sobie myślę. Maybe. Może. I was slain him. Po prostu go jakoś, no walnę go. In Jesus' name. W imieniu Jezusa go powalę na ziemię.
But that's a problem. Ale jest problem. Because if I slay him, ponieważ jeżeli ja go powalę na ziemię, I got no interpreter. To nie będę miał tłumacza. That was the worst sermon. To było moje najgorsze kazanie. From 2:30. Od 2:30 nad ranem. To 5:30. Do 5:30. You know what I thought? Wiecie, co ja myślałem? I was in the German concentration camp. Myślałem, że trafiłem do niemieckiego obozu koncentracyjnego. The only thing. Jedyna rzecz. That kept me going. Która mnie utrzymała przy życiu. Was the anointing. Było to namaszczenie. So when I finish, więc kiedy skończyłem, he came to me. On podszedł do mnie. He said, Pastor, i powiedział, pastorze, I have never preached like that in my life. Ja nigdy w życiu nie słyszałem takiego kazania w życiu. I looked at him. Patrzę na niego, I said, i mówię, I know. Wiem. You know why I know? Wiesz skąd wiem? I felt the anointing. Ja czułem to namaszczenie. It is all over me. Ono jest, ono spoczywa na mnie, na każdej mojej komórce. It's covering me. Ono mnie po prostu okrywa całego. God. Then one time. Innym razem. Finish my meetings. Skończyłem spotkanie. I went to the airport. I pojechałem na lotnisko. I've been preaching non-stop. Ja głosiłem non-stop, bez żadnej przerwy. You know, Pastor B knows, he went with me to Korea. Pastor B był ze mną w Korei. Your prayer time finishes 1:30 in the morning. Ich spotkanie modlitewne kończyło się o 1:30 w nocy. Sometimes 1:30 is good. Czasami 1:30 to jest dobra godzina. You open the door, you see one line. Otwierasz drzwi i widzisz taką jedną linię, jeden rząd. Never ends. O, to się nigdy nie kończy. So when I was going to the airport, więc kiedy pojechałem na lotnisko, I was so happy. Byłem szczęśliwy. Jesus. Jezu. Thank you. Dziękuję ci. I'm out of here. Że już się wydostałem z tego kościoła. I'm out of here. Wydostałem się I'm stamtąd. Done. Już skończyłem. So I go check in. Więc idę do check, no, zarejestrować I się get na check-in. My boarding pass. Do bramek. Biorę mój bilet, my kartę pokładową i mój koordynator mówi. He looks at me. Tak patrzy na mnie. Same look. I to spojrzenie, które znam. I said, no, cannot be. Ja mówię, nie, wykluczone. Cannot be. Niemożliwe. I got boarding pass, man. Ja mówię, człowieka, mam już kartę pokładową. You know what he told me? A wiecie, co on mi powiedział? Pastor, mówię, pastorze, one more meeting. Jeszcze jedno spotkanie. I'm at the airport. Ja jestem na lotnisku. Where's the meeting? Gdzie jest to spotkanie? You know what he said? A wiecie, co on mówi? Up in the cafe. A tam w kafejce na górze. People are waiting. Ludzie czekają. I look at my boarding pass. Patrzę na moją kartę pokładową. 1.5 hours before the plane leaves. Mam 1.5 godziny do odlotu. I go up. I wychodzę. This room. Do tej kafejki. Full of women. I tam pełno kobiet. They booked the whole cafe. Zarezerwowali całą kawiarnię. Before I leave. Zanim wyleciałem to do domu. Catch the anointing. Zrobili to po to, żeby złapać to namaszczenie. Oh, I tell you. Mówię wam. My fastest sermon I ever preached. To było moje najszybsze kazanie, jakie wygłosiłem. You know who I preach like? Wiecie, jak głosiłem jak kto? I preach like Jacob. Jak Kuba. He preached very fast. On głosi bardzo szybko. When he preach, kiedy on głosi, I listen, ja słucham. I only hear tongues. Ja tylko słyszę język, jakby językami głosił. Because got speed. Bo prędkość jego mówienia. Ja głosiłem w taki sposób. You know, very fast. Bardzo, bardzo szybko. Pre. Modliłem się tak bardzo szybko. Boarding pass. Wziąłem tą kartę pokładową. Bye, bye. Pomachałem, run. Papa, cześć i spadam. I uciekłem. So I asked God, więc zapytałem Boga. Why is it like that? Dlaczego to tak jest? You know what he said? Wiecie, co powiedział? He said, remember, mówi, pamiętaj, when you were 16, kiedy miałeś 16 I lat, asked you what you want, zapytałem się ciebie, czego ty chcesz. And you prayed, i ty się pomodliłeś. Give me, daj mi a million souls. Daj mi milion dusz. That's why dlatego tak jest. You're going.
Po prostu country, jeździsz country, od kraju do kraju. We need the anointing. Potrzebujemy namaszczenia. We need the anointing. Potrzebujemy namaszczenia. Number three, po trzecie, she said, powiedziała, clothe yourself. Przywdziej się, ubierz się, przywdziej lepsze szaty. Clothe yourself. Ubierz się. What is this point? Co to znaczy? You see? Wiecie? If you're going to be relevant in the move of God, jeżeli chcecie mieć znaczenie w Bożym poruszeniu, one of the important things that you must carry, to musicie nieść coś ważnego. Is your willingness, to waszą gotowość to change, do zmiany. To change, do zmiany with the times, aby zmieniać się tak jak czasy się zmieniają. To change with the momentum of the Holy Spirit. Zmieniać się zgodnie z momentum Ducha Świętego. You know, my friend Robert Leiden once said this. Wiecie, jeden z moich przyjaciół powiedział. He said the people from the last revival, ludzie ostatniego przebudzenia, always obstruct the new revival. Są zawsze przeszkodą dla nowego przebudzenia. Why? Dlaczego? Because they always think. Dlatego, że oni zawsze myślą, the last revival, że ostatnie przebudzenie is eternal. Jest wieczne. They always think. Zawsze myślą, that God only moves this way. Że Bóg zawsze porusza się tylko w taki sposób. So in one season, więc w jednym sezonie they are so relevant. To wszystko jest, pasuje, jest, jest odpowiednie. But in the next season, ale już w kolejnym sezonie they refuse to change. Ci ludzie nie zgadzają się na zmianę. They refuse to change. Oni nie zgadzają się na zmianę. What am I saying? Co chcę wam powiedzieć? If you're gonna be part of the move of God, jeżeli chcecie być częścią Bożego poruszenia, you must clothe yourself. Musicie się przyodziać. You must throw away old garments. Musicie zrzucić z siebie stare szaty. You must throw away old ideas. Musicie wyrzucić te stare pomysły. And you must step into new ideas. I musicie posiąść nowe pomysły. New ways of God. Nowe drogi Boże. New methods of God. Nowe Boże metody. New approach of God. Nowe Boże podejście. So you must maintain, więc musicie utrzymać open attitude, taką postawę otwartości w sobie, open mindset, otwarty sposób myślenia, of how you are going to do things, w jaki sposób, jak robić rzeczy. So you must be willing, musisz być gotowy, to let go, aby zostawić, of things that don't work, zostawić rzeczy, które nie działają. Come on. There's some things that don't work. Są rzeczy, które nie działają. But you know what the church does? Ale wiecie, co robi Kościół? It keeps doing it again and again and again. Kościół ciągle powtarza i ciągle robi te same rzeczy, które nie działają. We have to let go of these things. My musimy zrezygnować z tych rzeczy. If you're going to be part of the move of God, jeżeli chcemy być częścią Bożego poruszenia, you must embrace new things. Musimy przyjąć te nowe rzeczy. You must embrace new ways. Musimy przyjąć nowe drogi. You know, some church I go to. Są takie kościoły, które odwiedzam. I notice some things. I zauważam w nich coś. You know, the meeting. Spotkanie. Only has one person holding the microphone. Na tym spotkaniu jest tylko jedna osoba, która trzyma mikrofon. From beginning to od początku end. Do końca. Alpha and Omega. Alfa i Omega. You know what I mean? Wiecie, co mam na myśli? Right? Same guy lead worship. Ten sam człowiek prowadził uwielbienie. Same guy collect offering. Zbiera ofiary. Same guy preach. Głosi kazanie. Same guy pray. Modli się o ludzi. Everything is the same guy. Wszystkie rzeczy robi tylko jeden człowiek. That's not of God. To nie jest z Boga. That's not of God. To nie jest z Boga. Why? Dlaczego? You want to stop the ministry? Chcesz zatrzymać służbę? Just kill that guy. To wystarczy, że zabijesz tego człowieka. Just kill that one guy. Zabijesz tego jednego gościa. Ministry is over. I cała ta służba się skończy. It's over. Jest po niej.
What am I saying? Co ja tutaj chcę powiedzieć? If you're going to be relevant, jeżeli mamy mieć znaczenie, you got to flow with the times. To musimy płynąć zgodnie z duchem czasu. Come on, you got to flow with the times. Musimy płynąć zgodnie z tym, jak się zmieniają czasy. You notice with History Maker? Nie wiem, czy zauważyliście to w History Makers. Okay? We got all kinds of age group. My mamy różne grupy wiekowe. We got all kinds of background. My pochodzimy z różnych, mamy różne pochodzenie. Why? Dlaczego? Because we want to flow with what God's doing. Dlatego, że my chcemy płynąć razem z tym, co Bóg robi. Are you following me? Czy rozumiecie, co ja mówię? It's not dependent on one person. To nie ma być zależne na, od jednej osoby. Jakub nie wiedział, że dzisiaj rano będzie głosił. He didn't know this morning he was preaching. He didn't know. On nie wiedział, że będzie głosił. I didn't know. Ja nie wiedziałem. But last night, ale wczoraj wieczorem, while we were worshiping, kiedy mieliśmy uwielbienie, I asked the Lord, zapytałem Pana, who's preaching tomorrow morning? Kto głosi jutro rano? He said, i Pan powiedział, start with him, Kuba. And then, a potem, go to Ivan. Ivan. I said, okay. Ja powiedziałem, dobrze. No problem. Nie ma problemu. Why? Dlaczego? Because for me, dlatego, że dla my mnie, title, mój tytuł. You know what's my title? Wiecie, jaki ja mam tytuł? I'm the coordinator of the Holy Spirit. Ja jestem koordynatorem Ducha Świętego. I'm the coordinator. Ja jestem koordynatorem of the Holy Spirit. Ducha Świętego. I just take orders. Ja po prostu przyjmuję rozkazy. And I let people i pozwalam ludziom, who need to come up, którzy mają tu przyjść, come up. I tym, którzy mają stanąć i coś powiedzieć, pozwalam im to zrobić. And if I don't need to come up, jeżeli ja nie muszę tutaj stawać, even better. To nawet lepiej. Why? Dlaczego? Because I don't need to deal with German gas. Bo ja wtedy nie mam problemu z niemieckim zagazowaniem. I can sit there and just enjoy. Mogę sobie siedzieć tutaj i po prostu się dobrze bawić. It's okay. Jest okej. Okay. Some preacher. Niektórzy kaznodzieje. If I don't preach. Jeżeli nie będę głosił. Foch. If it's not me. Jeżeli to ja tam nie będę występował. To nie. Only me. Tylko ja. Heaven wants to throw up. Niebo od razu chce się zżygać. God can use a little child. Bóg może użyć małe dziecko. He can use a donkey. Może użyć osła. He don't need you. On ciebie nie potrzebuje. The only reason why you're ministering. I jest tylko jeden powód, dla którego ty usługujesz. Is because you are privileged. Dlatego, że masz przywilej. Privilege. Przywilej. So every day I pray. Więc każdego dnia się modlę. Lord, Panie, please keep me relevant. Proszę spraw, żebym ja był dopasowany do czasów. I'm telling you, one of the most greatest joy I have. I powiem wam jedną z największych radości, jaką ja odczuwam. In some places in Asia. Są takie miejsca w Azji. I ministered to young people. Gdzie ja usługuję młodym ludziom. 25 years ago. 25 lat temu to było. Today. Dzisiaj. I am preaching to their sons. Ja dzisiaj głoszę do ich synów. Their sons. Do ich synów. And daughters are in my meeting. I córek, ich synowie i córki są na spotkaniach, na których ja głoszę. This is 25 years later. To jest, wiecie, 25 lat później. You know what I consider? Wiecie, na czym ja się zastanawiam? That's the greatest honor God gave me. To jest największy przywilej, jaki Bóg mi dał. Why? Dlaczego? Because I'm 54 years old. Bo ja mam 54 lata. What am I doing speaking to youth? Co ja robię w ogóle? Dlaczego ja głoszę do młodych? It's a privilege. To jest przywilej. It's an honor. To jest naprawdę honor, to jest zaszczyt. But it's a willingness. Ale musi być ta gotowość. To change. Do zmiany. So sometimes when I go and speak among youth, więc czasami, kiedy mam przemawiać do młodych ludzi, I bring my children, zabieram moje dzieci, I ask them, i proszę ich, how was the meeting? I pytam ich, jak było, jak poszło spotkanie. And I like my children. I ja lubię moje dzieci. You know why? Wiecie dlaczego? Because they tell me, bo one mi mówią, Dad, tato, you know what? Wiesz co? That meeting, to spotkanie, you totally sucked. Po prostu nie wyszło ci, no do dupy byłeś. I said, why? Ja mówię, no dlaczego? They said, oni mówią, you preach like John the Baptist, ty głosiłeś jak Jan Chrzciciel. Oh, really? Poważnie? So what do I need to do? To co muszę zrobić? Change this point. No, tą rzecz musisz zmienić. Change that point. I tą rzecz. Say it like that. I powiedz to tak. Okay. Ja mówię, dobra. So my instructor. Oni są moimi instruktorami. It's my children. Moje dzieci.
I listen to them. Ja słucham ich. So this last few days. Więc kilka dni temu. My youngest daughter. Moja młodsza córka. When I go back to my room. Kiedy wróciłem do pokoju. She said, "Dad." Ona powiedziała: "Tato." They really like you. Podobało im się. They really like you. Podobało im się. Good point. To dobry punkt tam. That one? Dałeś ten? Don't know what you were saying. Tutaj w ogóle nie wiem, o co ci chodziło. If you want to stay relevant. Jeżeli chcesz, aby to co mówisz było zrozumiałe. Be open to correction. Musisz być otwarty na korektę. Hallelujah. Hallelujah. Allow people to correct you. Pozwól ludziom, aby cię korygowali. Allow people to question you. Pozwól ludziom, aby podważali to, co Why? Mówisz. Dlaczego? Because you don't have it all the time. Dlatego, że ty nie masz, nie trafiasz za każdym razem, nie masz Are wszystkiego. You me? Idziecie za twoim tokiem myślenia. Nie zawsze udaje ci się wszystko pochytać. You need to take off your clothing. Musisz zdjąć swoje szaty and put on the clothing i ubrać nowe. That works. Te, które działają. That works. Które są odpowiednie. Some of you, when you go back to your church, niektórzy z was wrócą do swoich kościołów. You may have to change some of your clothing. I być może będziecie musieli się przebrać. You may have to change some of your methods. Będziecie musieli zmienić pewne wasze metody. Why? Dlaczego? Because you want to be relevant. Dlatego, że chcecie, aby to, co mówicie, było zrozumiałe i odpowiednie. Kto z was chce? How many of you want to be relevant? Kto z was tego pragnie? You want to be relevant? Kto z was tego pragnie? Watch what you are wearing. To zwracajcie uwagę na to, w co jesteście ubrani. Watch your ideas. Przyglądajcie się waszym pomysłom. Watch your approach. Waszemu podejściu. Watch your mindset. Waszemu nastawieniu, sposobowi Watch myślenia. Your attitude. Waszej postawie. Most of all. Przede wszystkim. Watch your spirit. Przyglądajcie się waszemu duchowi. Last point. I ostatni punkt. Naomi told Ruth. Noemi powiedziała do Ruth. Go down. Idź. To the threshing floor. Na klepisko. And uncover his feet. I odkryj stopy Boaza, nogi Boaza. Uncover his feet. Odkryj jego nogi. And lay at his feet. I połóż się u jego stóp. If you are going to be relevant. Jeżeli chcesz mieć znaczenie, chcesz być odpowiedni. In the last days. W ostatnich czasach. It is not because. To nie będzie tak dlatego, How rich you are, że jesteś bogaty, How poor you are, albo że jesteś biedny, How smart you are, jak jesteś bystry, How ignorant you are, albo jakim jesteś ignorantem. But it's going to be decided, to wydarzy się dlatego, How much time, to zależy od tego, ile czasu you spend spędzasz at the master's feet. U stóp mistrza. The master's feet. U stóp mistrza. He said, "Uncover his feet." Tam jest napisane: odkryj jego stopy, odkryj jego nogi. And lay i połóż się at his feet. U jego stóp. Do you know? Czy wiecie? The greatest privilege is not preaching. Że największym przywilejem nie jest głoszenie. The greatest privilege. Największym przywilejem. Is to stay at the feet of Jesus. Jest przebywanie u stóp Jezusa. I tell you why. Powiem wam dlaczego. Because in the book of Hebrews it says. Dlatego, że w liście do Hebrajczyków czytamy. That God, że Bóg, will bring everything. On wszystko. To the submission of Jesus' feet. Podda pod stopy Jezusa. That's what the Bible says. Tak mówi Biblia. It says all power and authority. Tam jest wszelka władza i moc i will, autorytet. Will fall wszystko at Jesus to upadnie feet. U stóp Jezusa. Jesus feet. U stóp Jezusa. The greatest church. Największy kościół. The greatest movement of the entire. Największe Boże poruszenie. The greatest individual. Największa osoba, jednostka. A man and woman who pray. To są ludzie, którzy się modlą. Who pray. Którzy się modlą. So when you go back, więc kiedy wrócisz do domu, remember this. Pamiętaj o tym. It's how long. Chodzi o to, jak długo. You spend time. Jak wiele czasu. At Jesus' feet. Spędzasz u stóp Jezusa. The Bible says. Biblia mówi tak. At midnight. O północy. Boaz. Boaz obudził się. Why did he wake up at midnight? Dlaczego się obudził o północy? Because midnight. Dlatego, że północ. Speaks of end time. Mówi o czasach ostatecznych. End time. O czasach ostatecznych. At midnight he woke up. On się obudził o północy. And he saw her.
I zobaczył Rut at his feet. Leżącą u jego stóp. You know what he told her? Wiecie, co jej powiedział? Stay at my feet. Pozostań w tym miejscu. Stay. Pozostań at my feet. U moich stóp. Think about that. Pomyśl o tym. What does it mean? Co to znaczy? Catch this. Złap to. Catch this. Złap tę myśl. The ministry of prayer. Służba modlitwy. Can never be exhausted. Nigdy się nie wyczerpie, nigdy się nie zmęczy. Because if you can succeed in prayer. Dlatego, że jeżeli odnosisz sukces w modlitwie. It can take you to places. To może cię zabrać do takich miejsc. Nothing else can. Do jakich nic innego cię nie zabierze. Because prayer ponieważ, can go to places. Dlatego, że modlitwa dociera do miejsc. It can go to the enemy's camp. Do miejsc, gdzie jest wrogi obóz. It can go to close countries. Może dojść do zamkniętych krajów. It can go to places of resistance. Do miejsc oporu. And it can take you. I ona może cię zabrać. Into the lion's den. Aż do jamy lwiej. It can take you to the fiery furnace. Może cię zabrać do pieca ognistego. And you will come out. I ty wyjdziesz z tych miejsc. Victorious. Jako zwycięzca. Victorious. Zwycięzca. Develop. Rozwijaj. Your prayer life. Rozwijaj swoje życie modlitwy. Your prayer life. Swoje życie modlitwy. It's not for others to know. O twoim życiu modlitwy nikt nie musi wiedzieć. It's not for publicity. To nie jest dla publiczności. It is for intimacy. To jest coś, co służy intymności. Intimacy. Intymności. Will bring about militancy. I to przyniesie gotowość. And militancy. A to z kolei will transform you. To cię przemieni. And cause you to win. I spowoduje to, że wygrasz. The Bible says, i Biblia mówi, Ruth waited all night. Że Ruth czekała całą noc. All night. Całą noc. And the next morning, i następnego ranka, when Boaz woke up, kiedy Boaz się obudził, I think it's verse 15 or 16, jest to w wersecie chyba 15 albo 16. Says, bring me your shawl. On powiedział, przynieś mi. She said, and she brought the shawl. Przyniosła swój szal. Poprosił ją o szal. Ona przyniosła swój szal, shawl swój płaszcz. Is a picture of worship. To jest obraz uwielbienia. She brought her shawl. Więc ona przyniosła ten płaszcz. And the Bible says, ten szal. I Biblia mówi. It says, mówi tam tak. He took, że on wziął, że Boaz wziął. The barley. Barley, the grain of barley. On wziął ziarno. Right? And he poured it into the shawl. Wziął to ziarno i nasypał do jej tego szalu, tego do czego ona zbierała ziarno. Your worship. On wziął uwielbienie. Is the one. To miejsce uwielbienie to jest jedna rzecz. That will contain your revival. To jest to miejsce, w którym zmieści się, w którym pomieści się przebudzenie. Your worship. Twoje uwielbienie. Will contain. Ono pomieści w sobie, ono będzie zawierać. Breakthrough. Twój przełom. How you worship. To w jaki sposób uwielbiasz Boga. Will decide. Will decide. Zdecyduje o tym. How much of a harvest you can contain. Jak wiele żniwa będziesz w stanie zebrać. Hallelujah. Hallelujah. And you notice something. I czy zauważyliście you coś? Know, I could go deeper than that. Ja bym mógł wejść jeszcze głębiej It's w to. Not any other harvest. Ale to nie chodzi o żadne inne żniwo. It's a barley harvest. Chodzi o to żniwo ziarna. See, the barley harvest. Wiecie, ten rodzaj żniwa. Is the first harvest. To jest pierwsze żniwo. After the atonement. To jest pierwsze żniwo po odkupieniu. It is the first harvest. To jest pierwsze żniwo. After the atonement. Pierwsze żniwo po odkupieniu. Isn't that powerful? Czy to jest nie jest to potężne? That means, to znaczy, if you worship, że jeżeli jesteś w uwielbieniu, if you stay in God's presence, jeżeli przebywasz w Bożej obecności, when God visits your nation, kiedy Bóg nawiedza twój naród, when God visits your region, kiedy nawiedza twój region, you will be the first one.
to ty będziesz pierwszy, ty będziesz pierworodny. You will be the first one. Ty będziesz tym pierwszym. God will move you. Bóg przesunie cię from the back z tyłu to the forefront. Do przodów. He will move you. On ciebie przesunie. Not because of your talent. Nie ze względu na twoje talenty. Not because of your strategy. Nie ze względu na twoją strategię. Not even because of your aggressiveness. Nawet nie z powodu twojej agresywności. But because ale ze względu of your devotion. Na twoje poświęcenie, oddanie. Because of your intimacy. Ze względu na twoją bliskość i intymność. So let me summarize. Więc ja to podsumuję. Wash yourself. Umyj się. Wash yourself. Umyj się. Obmyj się. Let it go. Pozwól tym rzeczom odejść. Let it go. Pozwól im odejść. Whatever offended you in the past, let it go. Jeżeli ktoś cię uraził w przeszłości, wypuść to. Come to a place you don't ever get offended. Dojdź do takiego miejsca, w którym nawet nie da się ciebie urazić. Where you are not looking at the praise of men anymore. Gdzie w ogóle nie szukasz jakiegoś uznania i pochwały od ludzi. You are only looking. Gdzie tylko patrzysz at the grace of God. Na Bożą łaskę. Anoint yourself. Namaść się. Run after the anointing. Pędź po to namaszczenie. Why? Dlaczego? Because the anointing dlatego, że namaszczenie is a key for your ministry. Jest kluczem do twojej służby. It's not how well you preach. Nie to, jak głosisz. It's not how well you teach. Nie jak dobrze nauczasz. It is the anointing. Ale namaszczenie. The anointing. Namaszczenie. Will keep you fresh. Sprawi, żeby zachowasz świeżość. Will keep you relevant. Że zachowasz, że będziesz odpowiedni na swoje will keep czasy. You on the edge. Że będziesz stał we właściwym miejscu na number granicy. Three. Po trzecie. Watch your garments. Przyglądaj się swojemu ubraniu. How are you clothed? Patrz, jak jesteś ubrany. For this season. Czy jesteś odpowiednio ubrany na dany okres? How are you clothed? Jak jesteś ubrany? Change your clothing. Zmień swoje ubranie. So that you are relevant. Tak, żebyś był odpowiedni do tego, co się dzieje. Last but not least. I ostatnia rzecz, ale równie ważna. Stay pozostań. At the master's feet. Pozostawaj u stóp mistrza. Stay at the master's feet. Pozostań u stóp mistrza. The greatest church of the end time. Największy kościół czasów ostatecznych. Is a praying church. To jest kościół, który się modli. A praying church. To jest modlący się kościół. A church. Kościół. That loves. Który kocha. The presence of Jesus. Obecność Jezusa. You know. Wiecie? Our greatest calling. Naszym największym powołaniem. Is to become the habitation of God. Jest stać się miejscem zamieszkiwania Boga. The habitation of God. Miejscem zamieszkiwania Boga. One time the Holy Spirit said this to me. Kiedyś Duch Święty powiedział mi. When I was a young pastor. Ja byłem wtedy młodym pastorem. I was struggling. I się zmagałem. Trying to do everything to grow my church. Bo robiłem co w mojej mocy, żeby mój kościół zaczął wzrastać. Everything. Wszystko, co było możliwe. On przyszedł do mnie i powiedział: You know, Richard, wiesz co, Richard? I do not measure you. Ja ciebie nie sprawdzam, nie mierzę. By the size of your church. Według nie oceniam według rozmiaru twojego kościoła. I measure you. Moja miara. By the size of your heart. Jest oparta o rozmiar twojego serca. Not the size of your ministry. Nie chodzi tu o rozmiar twojej służby. The size of your ministry means. Wielkość twojej służby. Some people are called 100,000. Nic nie znaczy. Niektórzy są powołani, żeby mieć 100 tysięcy. Some people are called 10,000. Inni do 10 tysięcy. Some people are called 100. Inni do 100 ludzi. Some people are called 10 people. A inni są powołani dla 10 osób. Be faithful. Bądź wierny. Be faithful. Bądź wierny. Don't run after numbers. Nie goń za liczbami. Don't run after fame. Nie goń za sławą. Don't run after human glory. Nie goń za ludzką chwałą. Run after his name. Ale szukaj jego imienia. Run after his presence. I pragnij jego obecności. Because God does not measure you. Dlatego, że Bóg ciebie nie wymierzył. Nie mierzy cię. Because your name is on a poster. Nie liczy twojej wartości, dlatego, że twoje nazwisko jest na jakimś plakacie. Because your face is on a poster. Dlatego, że na plakacie jest twoje zdjęcie. It means nothing. To nic nie znaczy. I want my name.
Ja chcę, aby moje imię to be in the Lamb's Book of Life. Było w Księdze Życia Baranka. I want my name. Ja chcę, aby moje imię to be in the Kingdom of Heaven. Było znane w Królestwie Nieba. I want my name. Ja chcę, aby moje imię to be written in hell. Było zapisane w piekle. That hell. Że piekło is afraid of my name. Będzie drżało na moje, na dźwięk mojego and imienia. Heaven. A niebo recognizes my name. Będzie rozpoznawać moje imię. I do not care. Nie obchodzi mnie. What earth thinks of me. Co ziemia o mnie myśli. It is not important. To nie jest istotne. Why? Dlaczego? Because this is a place. Dlatego, że to jest miejsce. I just work. Przez które ja tylko przechodzę. I am on a journey. Ja jestem w podróży. Hallelujah. Hallelujah. I am on a journey. Jestem w podróży. I am called. Jestem powołany. To shake the kingdom of darkness. Aby potrząsnąć królestwem ciemności. And to populate. I zaludnić. The kingdom of heaven. Królestwo nieba. And I am called. I jestem powołany. That my life becomes. Do tego, aby moje życie an incense. Stało się wonią. Before my God. Kadzidłem, wonią kadzidlaną przed moim Bogiem. Pleasing. Z, podobającą się mu. Acceptable. Godną przyjęcia. In his sight. W jego oczach. Now when I'm done. When I'm finished. Kiedy skończę. He will say. To on powie, my good, mój dobry and faithful i wierny servant, sługo, come, przyjdź, come, przyjdź. That's all. To wszystko. I wanna hear. To jest wszystko, czego ja chcę tutaj. That's all I wanna hear. To jest wszystko, czego tutaj chcę. Wszystko, czego chcę usłyszeć. We have the greatest call. Mamy największe powołanie. We have the greatest assignment. Mamy największe z możliwych zadań. That the King of Glory. Że król chwały. Would actually call us. Nazwie nas. You know, in a single second. Wiecie, w jednej sekundzie. God. Bóg. Can get the whole world saved. Może sprawić, że cały świat zostanie zbawiony. W ciągu jednej sekundy. That's the greatness of his power. Taka jest wielkość jego mocy. But the Bible says, ale Biblia mówi, he chose you and I. Że on wybrał ciebie i mnie. Chose you and I. Wybrał ciebie i mnie. He didn't give it to angels. On nie dał tego zadania aniołom. He gave it to you and I. On dał to zadanie tobie i mnie. To finish the job. Abyśmy dokonali, doprowadzili do końca tą pracę, abyśmy ją zakończyli.